widzicie, co się dzieje z food courtem w Kewanszą, który sprzedawał mięso. Zbankrutował. Następny pewnie zbankrutuje kebab. Był zamiast pokusa, który sprzedaje też wegetariańskie potrawy na wagę. Było mięso, był fast food, było śmieciowe jedzenie, było drogo. No i teraz zostały zamiast śmieciowego jedzenia kącik zabaw, gier, automatów dla dzieci. I to dobrze dla zdrowia, dla środowiska, oby tak dalej. Bankrutujące fast foody sprzedające mięso, to bardzo dobrze.